dobry wieczór Państwu. Dzisiaj witamy w maziowej kuchni. Kochani, dzisiaj pokażę Wam fajny sposób na kolację albo przystawkę. Potrzebujemy tortellini. Tutaj, jak widać w paczce, pomidory koktajlowe, pół szklanki oliwy, garść natki pietruszki, trzy ząbki czosnku, sól, płatki chili, Maggi, ser żółty i połówka cebuli. Połówka cebuli. I teraz, kochani, musimy ugotować nasze tortellini, tak jak jest napisane, jak producent każe, czyli jest napisane na opakowaniu, na pewno w osolonej wodzie kilka minut. Później połowę cebuli musimy z pomidorkami podsmażyć na patelni. Gdy nasze pomidorki są już gotowe, usmażone, przechodzimy do robienia naszego sosu. Nasze pieruszki również się gotują. Mamy tutaj pół szklanki lub 3/4 szklanki oliwy. Dodajemy do tego naszą pietruszeczkę, całą, która się tutaj znajduje. Do tego idą 3 ząbki czosnku, które muszą być przeciśnięte przez praskę, żeby łatwiej wszystko było. Połączone. Będziemy teraz dodawać do tego naszego sosu 2 spore łyżki sera żółtego. Ja dam nawet troszkę więcej. Do tego migdały. Mogą być to orzechy migdały lub orzechy laskowe włoskie lub właśnie migdały. Także dodajemy 2 duże łyżki oraz przyprawy. Odrobinę Maggi. Płatki chili. Z chili to wedle uznania. Nie zapomnijmy o soli. Wszystko ładnie blendujemy. Gdy nasze pierożki już są ugotowane, przekładamy je do miseczki, dodajemy naszego własnoręcznie wykonanego pesto. Przelewamy. Dokładnie w tym momencie trzeba wymieszać, żeby wszystkie pierożki były zamoczone w tym oto smacznym pesto. Jak pachnie. Już jestem głodna. Bardzo pysznie. Fantastyczną dzisiaj będziemy mieć kolację. I końcówka. Potrzebujemy talerzyków. 2. Oczywiście, bo to jest przepis podany dla 2 osób. Przekładamy ładnie na talerzyk. No to już teraz wiadomo, każdy jaki tam ładny talerzyk ma, lub obojętnie jaki, ważne, żeby było smaczne. O, proszę, zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. I na koniec bierzemy nasze piękne pomidorki z cebulką na wierzch. Tam, gdzie kto woli. Zobaczcie. Tutaj jest, przepraszam za skrobanie, danie dla
tych, którzy nie jedzą mięsa. Dla wegetarian, w zależności co macie w pierożkach. W moim przypadku jednak znajduje się mięso, ale wiem, że są również szpinakowe, które świetnie nadają się do różnych potraw. Nasza cebula będzie już dosyć dobrze przyrumieniona. Ja w tym przypadku używam czerwonej cebuli. Dodajemy na patelnię nasze pokrojone na połóweczki pomidorki koktajlowe. Chwilę. Razem wszystko na bardzo słabym, delikatnym ogniu podsmażamy. Co chwila mieszając. Doprawiamy cebulę i pomidorki odrobiną soli. W tym przypadku u mnie jest to różowa sól himalajska.